Dora, mów coś? No, że masz fajnego psa. A dziękuję. Bo wszystkie psy są fajne. Zaczynamy! Przedstawić Monika Habel, Julio jeszcze ciaciuch. Trenuję się normalnie. Chociaż też nienormalnie, bo z tego, co mi wiadomo, będziemy dopiero drugą parą, która jest małżeństwem, która w historii polskiego olimpizmu jedzie na Igrzyska Olimpijskie. Jako razem, jako małżeństwo, więc no to jest coś jakby niespotykanego, bo przeważnie to trenuje w rodzinie jedna osoba, a tutaj jest jednak małżeństwo, więc coś takiego no wyjątkowego. To nas wyróżnia, a jeżeli chodzi o takie życie na obozie, to jesteśmy odłączeni od siebie. Gdyby ktoś spojrzał na całą reprezentację i wszyscy staliby w szeregu, jakieś tam relacje, emocje między ludźmi, nikt by nie powiedział, że jesteśmy w jakimkolwiek związku, bo rozgraniczamy to całkowicie. Jakby jesteśmy na obozie, to jesteśmy w pracy. Jak jesteśmy w domu, to jesteśmy małżeństwem, cała rodzina z naszym psem na czele, więc to są dwa zupełnie różne światy. Ale na zgrupowaniach jednak potrzebujemy innych treningów, mamy różnych trenerów, potrzebujemy inaczej spędzać czas, który poświęcamy na regenerację, więc jakby wspieramy się nawzajem, kibicujemy sobie, ale to nie jest czas spędzony na mizianiu i gizianiu. Raczej żyjemy sobie osobno i każdy trenuje swoim rytmem, swoimi potrzebami i swoimi planami. A jak dowiedzieliście się, że jedziecie razem, to jaka była radość? Czy, bo z tego co wiem, to ty bardziej kibicowałaś jemu, się skupiałaś na jego starcie, żeby oni się tam dobrze zaprezentowali i dostali? Tak, no to są już drugie igrzyska, na które będziemy jechać. W Rio de Janeiro robiliśmy jako para, teraz jedziemy jako małżeństwo. I przyznam szczerze, że na zawodach kwalifikacyjnych do Rio de Janeiro w 2015 roku mój trener klubowy przyszedł i powiedział, że jeszcze tak zestresowanej mnie w życiu nie widział. A ja przyznam szczerze, że się stresowałam bardziej startem chłopaków, bo to było ich być albo nie być, niż swoim. No ale na tyle było dużo szczęścia i jakby pozytywnej energii i tego talentu w nas, że obydwoje pojechaliśmy do Rio. Teraz sytuacja się powtórzyła i mieliśmy już trochę pewniejsze te kwalifikacje, bo finał A dawał od razu bilet do Tokio. Więc ta świadomość, że jedziemy znowu razem, jest naprawdę przemiła, bo mimo że nie trenujemy razem, na obozach działamy osobno, to jednak ta podświadomość, że ta druga osoba jest w pobliżu, w jakiejś sytuacji awaryjnej, daje bardzo dużo takiej pewności siebie i takiej poczucia bezpieczeństwa. No właśnie, bo to są wasze drugie igrzyska. Jakie były odczucia przed pierwszymi, jakie są teraz? Przed pierwszymi dla mnie to było ogromne napięcie, mimo że wtedy trenowałam dopiero 8 lat. No ale już ambicja była duża. Dziewczyny ode mnie z osady, z czwórki podwójnej już troszeczkę dłużej trenowały. One tak bardzo napierały i bardzo jakby uzewnętrzniały swoje emocje dotyczące ewentualnego medalu, rywalizacji i tak dalej. Ja też to w sobie miałam, ale tak nie okazywałam tego. Więc tam byłam taka bardzo napięta, że no chciałam tego medalu. Wiedziałam, że jak już tam jestem, to muszę wykorzystać swoją szansę, bo następna może się nie powtórzyć. No i wydaje mi się, że na tamten okres zrobiłyśmy tyle, ile mogłyśmy wywalczyć, więc ten brązowy medal to było to. To było duże chyba zaskoczenie dla polskich kibiców, że czwórka kobiet zastąpiła tak jakby teraz panów i zdobyła medal. Jak to odczułaś? Czy tak faktycznie było? Czy stawiali na was, czy nie? Wydaje mi się, że nasi najbliżsi, rodzina i kibice, którzy gdzieś tam cały czas z nami byli, wierzyli w to i bardzo nam kibicowali. Z drugiej strony były osoby, które na pewno nie stały za nami murem, ale też nie życzyły nam źle. Więc wydaje mi się, że była bardzo dużo osób była obojętna na to, jak nam pójdzie i była też bardzo duża grupa ludzi, którzy trzymali za nas kciuki i naprawdę nam kibicowali. No my robiłyśmy swoje. Czyli teraz łatwiej jest przed tymi igrzyskami? Jakby już tam byłaś, wiesz czego się spodziewać? Czy jest jeszcze większa trema, że już masz ten medal, no i teraz wszyscy oczekują już teraz, że będziesz znowu miała medal? Nigdy nie patrzę na oczekiwania innych. Po Rio zmieniłam konkurencję
i jestem chyba pierwszą osobą w reprezentacji, która tak na stałe z sukcesami to zrobiła, bo były różne kombinacje alpejskie, zmiany w osadach i tak dalej, ale chyba nikt się nie zdecydował na tak drastyczną zmianę z pozytywnymi efektami, bo i na czwórce podwójnej w Rio był ogromny sukces dla polskiego wioślarstwa i dla nas. I w 2017 roku, jak wszedłam na czwórkę kobiet bez sternika, też na tych imprezach głównych, Mistrzostwach Świata i Europy zdobywamy medale. Więc jakby ciągłość tych sukcesów dla mnie jest bardzo pozytywna, ale to jest zupełnie inne wyzwanie i jest mi bardzo ciężko porównywać igrzyska w Rio de Janeiro z tym, co będzie w Tokio. Mhm. Wiem, jaką pracę wykonałam, co musiałam poświęcić, jak musiałam nad sobą pracować, żeby w Rio mieć medal i wiem, co muszę teraz zrobić, żeby przybliżyć się do tego medalu w Tokio. Ale żeby porównywać te dwa starty, te dwie imprezy, to nie jestem w stanie tego w ogóle porównać. Jak ty się czujesz w nowej osadzie, tym bardziej młodszej osadzie, mimo że jesteś od nich starsza, to one starsze gdzieś tam trochę cię wyprzedzają, bo zaczęłaś być liceum, no tak. One wcześniej, tak. Więc gdzieś tam pytanie, czy się wyrównujecie, czy była widać różnicę, czy nie? No, każda z nas ma inny charakter, inną historię. Inny przebieg sukcesów i właśnie w okresie młodzieżówki, juniora, którego ja jeszcze tam dopiero zaczynałam trenować, więc każda ma inne doświadczenie i inną historię za sobą. Wydaje mi się, że dla dziewczyn obojętne jest to, czy ja miałam ten medal w Rio, czy nie. Ja się z nim też jakoś nie obnoszę na treningach, na startach. Jakby swoje doświadczenie próbuję udoskonalać w sobie i staram się gdzieś tam w tym spokoju swoim przekazać to dziewczynom, ale tak mówię, jak mówię, każda ma swój charakter, każda jest inna, z innym doświadczeniem i historią, więc jakby uzupełniamy się. Czasem są zgrzyty i takie wewnętrzne jakby nieporozumienia jak wszędzie, ale wydaje mi się, że jak już idziemy na start, mamy wspólny cel, płyniemy w jednym kierunku i to wszystko gra. Jesteśmy inne, ale jednak na starcie, w osadzie, kiedy trzeba, to naprawdę potrafimy się skupić i jesteśmy jednością. Przyniosę się do Poznania i to jest też miasto, w którym będziecie chcieli mieszkać, czy...? To jest raczej nasze miasto docelowe. Wiktor tam jakby zakorzenił się już na dobre. On pochodzi z Sandomierza, ja spod Bydgoszczy, więc można powiedzieć prawie gdzieś tam nasi rodzice i rodzina ma do nas po drodze, chociaż wiadomo, z Sandomierza trochę dalej. Ale wydaje mi się, że Poznań jakby daje nam takie poczucie bezpieczeństwa i taką fajne wrażenie, że to jest to miejsce, gdzie gdzieś tam chcielibyśmy budować dom. Życzę powodzenia. Dziękuję. Cześć, nazywam się Anna Dittmann. Jestem noskową w czwórce bezsterniczki kobiet. Czwórka bezsterniczki kobiet różni się od czwórki podwójnej tym, że pływamy na jednym wiośle. Nasza konkurencja złożona jest z czterech długich wioseł w ustawieniu na Włocha, tak zwanym lewa, dwie prawe i ja kończę lewą stroną. Co dalej? Aha, a nie przerywasz tego? Nie, nie przerywam. A dobra, myślałam, że wytniesz. Jak, znaczy, jak wyglądają wasze teraz przygotowania do igrzysk? Jesteśmy w szkoleniu już od 3 miesięcy. Zbliżają się ergo wiosła, które są naszym sprawdzianem siły na sucho, na ergometrze wioślarskim. Następnie wybieramy się już do Livigno na kolejny obóz zimowy. Po nim zaczynamy już pływanie na wodzie. Będzie to Portugalia i bardzo szybkim tempem zbliżają się pierwsze Puchary Świata, na których startujemy, żeby porównać się do naszej konkurencji, sprawdzić swoją formę. I po tych 4-5 miesiącach znajdziemy się już w Japonii, na obozie, na przygotowaniu bezpośrednim do startów Igrzyskach Olimpijskich. Kto jest waszą największą konkurencją? Liderkami, które ciągną prym w czwórce bezsterniczki kobiet, jest Australia, które pozostają mistrzyniami świata od 3 lat. Porównujecie się do nich w biegach, macie z nimi styczność, czy mijacie się do tej pory? Miałyśmy bezpośredni kontakt z Australią już w 2017 roku, kiedy płynęłyśmy w finał Mistrzostw Świata. Zdobyłyśmy tam właśnie srebrny medal. Australia wygrała, więc w bezpośredniej walce byłyśmy bardzo blisko, przegrałyśmy niecałą sekundę. Również w tym roku, w półfinale, walcząc o kwalifikację olimpijską, płynęłyśmy z Australią. Co się czuje, jak się wie, że się jedzie na igrzyska?
Ogromną radość, uwalniają się jakieś takie niespełnione może do tej pory marzenia i wiele, wiele, wiele emocji z tym związanych. Na moim przykładzie świetnie mogę to zobrazować, kiedy właśnie wpływając na metę po półfinałowym biegu, cała się rozpłakałam. To już było jasne, że jedziemy na igrzyska. Finał był za 2 dni Mistrzostw Świata, a ja już po prostu cała roztrzęsiona. Cieszyłam się, aż dziewczyny musiały mnie tam klepać trochę i pocieszać, ale to po prostu ta radość gdzieś tak tłumi się w nas i czekamy na to faktycznie, na tą upragnioną kwalifikację i start w igrzyskach. Jesteś ciekawa, jak to jest? Masz jakieś wyobrażenie igrzysk? Wioski olimpijskiej, całego tego czasu przedolimpijskiego? Czy myślisz, że to będzie podobne do Mistrzostw Świata i tylko po prostu będą maskotki plus znaczki olimpijskie? No sama impreza jest na tyle duża, że budzi w nas jakieś większe pokłady pewnie emocji, charakteryzuje się taką, no takim dużym już samym skupiskiem ludzi, sportowców, tak, najlepszych na świecie. Zakładam to, że będzie jakiś większy, mniejszy stres, ale z racjonalnego podejścia wiem, że musimy potraktować to jak każdy inny start na Mistrzostwach Świata. Musi być powtórzenie sekwencji rozgrzewki na wodzie, na lądzie i wystartowanie z zimną głową, żeby móc podejść do tego biegu jak najlepiej. Chcesz już pływać na wodzie? Chyba tak. Jest to nam na pewno bardziej potrzebne, ale ta baza tlenowa jest najważniejsza, jednak budowana zimą. Potem efekty właśnie widać typowo na wodzie. Cześć, jestem Maria Wierzbowska i reprezentuję kadrę Narodową Mistrzostwa. Powiedz, jak trenuje się z siostrą? Na przestrzeni lat mogę powiedzieć, że to jest super sprawa, dlatego że jak jesteśmy w domu i przychodzi moment takiego rozluźnienia, że wracamy między obozami, jesteśmy bardzo zmęczone, no to umówmy się, trzeba zrobić ten trening, ale ciężko jest się zmotywować do tej pracy, a jeżeli się ma w domu przy sobie drugą osobę, która robi dokładnie to samo, i to dużo łatwiej jest się zebrać i na pewno to pomaga. Na pewno to motywuje dużo bardziej, bo znamy się obie, mocno jesteśmy zbliżone do siebie, więc odczuwamy nasze starty razem i się wspieramy na pewno. To jest dla nas bardzo ważne. Jak pójdzie dobrze, to się razem cieszymy. Jak pójdzie źle, to potrafimy też się pocieszyć, bo niestety to drugie jest trochę trudniejsze. Kto był pierwszy w wioślarstwie? W wioślarstwie pierwsza była moja siostra i tak naprawdę ja poszłam w jej ślady. Zaczęłam od pływania. Rodzice wysłali mnie do szkoły sportowej i już od pierwszej klasy podstawówki trenowałam. I bardzo mi się spodobało, jak Ania zaczęła trenować wioślarstwo. Przychodziłam na przystań, pytałam się, czy mogę tam wiosła ponosić, ale to był okres w naszym życiu, kiedy za sobą tak nie za bardzo przepadałyśmy i Ania bardzo nie chciała, żebym zaczęła trenować. I dopiero kiedy wyjechała do Stanów na studia, to wtedy ja przyszłam do klubu wioślarskiego i tak się zaczęło. A później wylądowałyśmy na jednej łódce. No właśnie, startowałyście razem w Rio? Tak, zgadza się. W 2016 startowałyśmy w Rio. Zdobyłyśmy kwalifikacje na regatach ostatniej szansy w Lucernie. No muszę przyznać, że są to zdecydowanie najbardziej stresujące regaty, dużo bardziej stresujące niż same igrzyska. No bo tam jest wóz albo przewóz i tak naprawdę jeżeli się nie... W naszym przypadku były to 4 miejsca, które zdobywały kwalifikacje na igrzyska, więc no, stawka była bardzo wysoka. Nam się to udało, wywalczyłyśmy to i radość była niesamowita. Tutaj z dziewczynami na czwórce zdobyłyśmy kwalifikacje bezpośrednio na Mistrzostwach Świata i komfort pracy jest o wiele większy. Czy miała wybierać dwójka czy czwórka? Bo obie są z długim wiosłem? Tak. Ciężko jest wybierać, bo każda łódka ma swoją specyfikę. Jak pływałam z Anią, to wiadomo, że byłyśmy tylko we dwójkę, byłyśmy zdane tylko na siebie. Wiedziałyśmy, że te nasze popełnione błędy, no to tylko zależą od nas. Co do czwórki, jest fajna też taka wspólna relacja, więcej osób. Przede wszystkim większa prędkość, większa łódka, ale też im więcej osób, to też czasem pojawia się więcej problemów. Różnice charakterów i tak dalej, ale z naszą osobą się dogadujemy naprawdę fajnie i myślę, że czwórka na dzień dzisiejszy bardziej mi się podoba, przede wszystkim przez prędkość chyba, tak mi się wydaje. Lubię już w samym torze ilość tych osób, które się ścigają. Myślę, że na dzień dzisiejszy wybrałabym czwórkę, ale
tak jak mówię, są to dwie świetne osady. Perwar jest bardzo ciężką osadą techniczną i znalezienie dwóch osób, które się świetnie zgrywają, nie uciekaj, jest ciężkie. I my z siostrą się zgrałyśmy, może nie na finały A, ale naprawdę jak na nasz staż bardzo fajnie pływałyśmy. Jakie miejsce zajmujesz w łódce? Jestem szlakową. I? Szlakowa co musi robić? Moim zadaniem jest nadawanie rytmu, tempa, decydowanie, kiedy robimy jakieś przyspieszenia, wzmocnienia. Muszę też, powiedzmy, troszkę trzymać wszystko w garści, bo wiadomo, cztery baby i każda chce zrobić coś swojego, no to czasem potrzebna jest jakaś osoba decyzyjna. Ale wszystkie jesteśmy na łodzi równe, nasze zadania są, każda pracuje tak samo, tylko że... Oj, już. Chodź. Iść. Jak sobie z tym radzisz, że jesteś najmłodsza, a masz tak ważne zadanie, właśnie kontrolowanie całości, całej osady? Tak naprawdę od początku mojej kariery, nie biorąc pod uwagę juniora, no to zawsze trenerzy wybierali mnie jako szlakową. Nie dyskutowałam z nimi, bo zawsze ufam trenerom i twierdzę, że ich zadaniem jest posadzenie wszystkich na właściwej pozycji. I mają tyle doświadczenia i wiedzy, że wiedzą, gdzie kto najlepiej pasuje. Próbowałyśmy z dziewczynami innych układów, żeby sprawdzić, czy ze mną na szlaku jest najlepiej, czy może z kimś innym będzie szybciej. Za każdym razem jednak potwierdzało się, że no, ten układ, w którym jesteśmy, widać, że każdy znajduje się na swoim miejscu. Czy jest to presja? Oczywiście, jest to bardzo duża presja, bo jednak wiele ode mnie zależy, od tego, czy zachowam zimną krew podczas biegu, podejmę odpowiednie decyzje, ale każda z nas w Łodzi musi to robić, więc ja już się nauczyłam z tą presją żyć, trenować i lubię to miejsce, lubię tam siedzieć. Uważam, że tam się najlepiej czuję. Jak się trenuje 188 dni przed igrzyskami? Czy jest większy stres? Szczerze powiedziawszy, absolutnie tego w ten sposób nie odbieram. Trenuję tak naprawdę z dnia na dzień, z treningu na trening, nie odliczam w żadnym stopniu, bo uważam, że to wzbudza tylko niepotrzebny stres, którego nie potrzebuję dodatkowo. Staram się po prostu każdy trening wykonać jak najlepiej, z myślą o tym, że za chwilę jest kolejny i na nim też muszę dać siebie 100% albo jeszcze więcej. Więc absolutnie staram się nie narzucać sobie jakiejś presji i myśleć, że o, to już zaraz igrzyska, już tak niedługo, już w sumie chwilę temu startowałam w Rio, a to już zaraz będzie Tokio, więc nie, naprawdę skupiam się na tym, żeby trenować z dnia na dzień i dawać się po prostu wszystko. To jeszcze wracając do tego szlaku, co myślisz, jak płyniesz w torze? Czy patrzysz na rywalki, czy skupiasz się na swojej pracy? Nie, ja absolutnie nie patrzę na rywalki, bo od informowania mnie o tym, co się dzieje w torze, są dziewczyny i mamy ustalone hasła i one tak naprawdę kontrolują i przekazują mi informacje do przodu. Moim zadaniem jest utrzymanie właściwego rytmu, przede wszystkim nie zgubienie go tak, żeby dziewczyny za mną też się nie pogubiły, żebyśmy wykonały dokładnie tą samą pracę, co na treningach. Przygotowane właśnie w takim rytmie, w takim tempie, żebym wiedziała, że tak naprawdę teraz musimy atakować albo teraz ktoś atakuje i trzeba ten atak odeprzeć. I dlatego komunikujemy się na łódź. Wiadomo, to są hasła, to jest kilka słów podczas 2 kilometrów, ale czasem są kluczowe i decydują o tym, czy się wygra lub przegra. Czy pływanie ci pomogło teraz w tej karierze wioślarskiej? Myślę, że tak. Przede wszystkim ukształtowało to trochę charakter takiego małego człowieka, który... Ja akurat mieszkałam poza Krakowem, więc musiałam wstawać około 5 rano, żeby robić pierwszy trening pływacki, później do szkoły, później drugi trening. I to już tak naprawdę stało się po jakimś czasie dla mnie taką rutyną, taką codziennością. Ja jako dziecko nie analizowałam tego, po prostu wskakiwałam do basenu i pływałam. I no, patrząc się na niektóre dzieci, moich rówieśników wtedy, którzy nie mieli styczności ze sportem, jak teraz żyją i tak dalej, no to troszkę inaczej się rozwinęli. To na pewno mnie ukształtowało, jak przyszłam na wiosiarstwo. Nie ukrywam, że trening pływacki w danym okresie wieku był dużo cięższy niż wiosiarski. Dla młodzika no to pływacy już naprawdę bardzo intensywnie trenowali, więc na pewno mi to dało dużą wydolność. Charakter zbudowało na początku, ale wioślarstwo dawało mi dużo więcej frajdy i daje dalej. Czyli nie w wodzie, a na wodzie. Tak. Zdecydowanie. Ostatnie pytanie. Zmiana klubowa.
Obie z siostrą podjęłyście decyzję, że zmieniacie klub na Lotto Bydgoszczy. Ciężko było z Krakowa do Bydgoszczy? Wiadomo, były spore sentymenty, bo Kraków był dla nas, no jest to miejsce, w którym się urodziłyśmy, w którym się wychowałyśmy. Jednak przyszedł taki etap w naszym życiu, że musiałyśmy podjąć cięższe decyzje, które wpłynęły dalej na nasze życie, bo klub Lotto Bydgoszcz oferował nam o wiele więcej. Przede wszystkim był też tam nasz trener Michał Kozłowski, zależało nam na współpracy z nim. No, sam klub Lotto Bydgoszcz dużo, dużo więcej nam oferował i już czujemy się tam jak rodzina i to jest świetne. Dziękuję. Dobra, będziesz słyszała to? No, mów, zobaczymy. Dobra, mówię, coś tam mówię. Dobra. Jak wyglądała twoja kariera z wioślarstwem? Na początku. Ja zaczęłam w trzeciej klasie liceum w SMS-ie w Wałczu, w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Wałczu, gdzie trenował nas Jacek Błoch. Tam się zaczęło od profesjonalnego takiego trenowania wioślarstwa i dopiero tam się zetknęłam tak na w 100% z tą dyscypliną i tak naprawdę wcześniej chyba nie wiedziałam, co to jest do końca, z jaką pracą się to wiąże przede wszystkim, bo ogrom pracy, który się zaczął tam w tej trzeciej gimnazjum, to było się takie odbicie od ściany i tam dużo popracowałyśmy przez 4 lata. 4 lata byłam w Wałczu, wcześniej trenowałam również taekwondo. 6 lat trenowałam w taekwondo w Bornym Sulinowie. Też pojawiały się wyniki, tam można powiedzieć, że otarłam się o kadrę. Jednak trochę było tam inaczej, tam było 5 treningów w tygodniu maksymalnie. Jak zaczęłam w SMS-ie, to była podwojona liczba treningów. My od startu, od pierwszego roku zaczęłyśmy od 10 treningów w tygodniu i dopiero wtedy zobaczyłam, jaka praca jest potrzebna, żeby odnosić sukcesy. I po roku skończyło się to złotym medalem Mistrzostw Polski, więc dość szybko pojawiły się te wyniki. Pomogło taekwondo? Jak najbardziej. No przede wszystkim charakter, mi się wydaje. Charakter, bo to jednak sztuki walki i ten pazur, i zadzior, i chęć też sięgania cały czas po coraz większe i sukcesy i po prostu po poprawę cały czas swoich osiągnięć, swojego poziomu. Ty miałaś lat, jak zaczęłaś trenować taekwondo? O kurczę, nie wiem, musiałabym to dobrze podejmować teraz. Jakoś w podstawówce to była trzecia, druga klasa podstawówki, może wcześniej. To szybko. Pierwszy, 1-3 jakoś. Szybko. Bardzo szybko. Takie sport. Treningi, nie? Tak, no bo to w szkołach fajne jest to, że są te programy SMS-y z różnych dyscyplin sportu. Mamy piłkę nożną. Ja brałam udział we wszystkim. Bawiłam się cały czas tym sportem, więc wychowałam się przez sport i zawsze był mi bliski. Każda dyscyplina sportu, może nie każda, ale wiele. W juniorach i w młodzieżówce byłaś w kadrze. Pływałaś też na czwórkach? Dwójkę, tak, pływałam na czwórce podwójnej, pływałam najpierw na Perłarze z Mają Cylwik. W juniorach pływałyśmy na tej dwójce i ona naprawdę, ta dwójka przynosiła nam sukcesy i ta praca, którą włożyłyśmy w SMS-ie w tą dwójkę, no przez lata naprawdę byłyśmy najlepsze i to był pierwszy taki krok na ten wyższy poziom, mimo naszego młodego wieku, bo tam to jest jeszcze poziom juniora, więc to jesteśmy nastolatkami, ale już tam chciałyśmy być coraz lepsze i poprawiać swoje wyniki i działać. Jak wyglądała ta zmiana na już seniorstwo? Na starszy poziom? Tak. No to było, długo byłam w młodzieżówce, jeszcze tego kilka zgrupowań z seniorkami, kilka zgrupowań z Magdą Fularczyk, z Natalią Madaj, i ze starszymi dziewczynami z czwórki podwójnej, które zrobiły medal w Rio. Rio. To było dosłownie kilka zgrupowań, ale bardzo fajnie było doświadczyć pierwszych takich obozów, gdzie dziewczyny po prostu walczą na każdym treningu o każdy centymetr, o każdy naprawdę ciężar, każdy kilogram i to wszystko jest. Wszystko jest tak na ostrzu, nie? Bo to jest już na najwyższy poziom, walczysz o wszystko cały czas. I my tego doświadczyłyśmy na kilku zgrupowaniach, teraz jesteśmy na tym etapie, że to robimy codziennie. Więc. Jaka była radość po zdobyciu kwalifikacji? Oj, olbrzymia. To były bardzo dobre zawody. Kwalifikacje zdobyłyśmy już w półfinale, bo w półfinale weszłyśmy do. Kwalifikując się do finału A, wiedziałyśmy, że jesteśmy w pierwszej szóstce, a osad 8 się kwalifikowało, więc półfinał był genialnym wyścigiem, bardzo dobrym. Już wtedy wiedziałyśmy, że jedziemy na igrzyska. Teraz medalistką igrzysk olimpijskich. Jakie są uczucia? Na pewno dużo nam daje doświadczenie Moniki, bo wcześniej pływała co prawda na krótkich wiosłach, ale
to jest cały czas ten sam sport, to jest cały czas wioślarstwo, zamieniła dwa wiosła na jedno i dużo wnosi swoim doświadczeniem, bo już jeden cykl czterolecia olimpijskiego jest za nią i dobrze wie, z czym to się wiąże, z czym to się je, my tylko możemy z tego czerpać, bo to jest naprawdę dla nas duży plus. Maria również była na igrzyskach, więc uważam, że bardzo dużo to wnosi w to, jak się przygotowujemy teraz, w to, na co możemy być gotowe, na co mamy być przygotowane, podpowiedzi i uwagi różnego rodzaju, naprawdę trzeba z tego czerpać. I jak wygląda teraz praca? 188 dni. 188 dni. Ja miałam ostatnio taki moment, że zajrzałam w łączkę, czyli w cały nasz plan do wszystkich wyjazdów do igrzysk i sobie zapisywałam każdego miesiąca, ile to jest dni, włącznie z dojazdami. Tylko zapisywałam 27 dni poza domem, 28 dni poza domem, 26 dni poza domem każdego miesiąca, więc to jest ogrom pracy, naprawdę ogrom pracy i jesteśmy na nią przygotowane i każde zgrupowanie, no czekamy na każde zgrupowanie, chcemy jak najwięcej wyciągać, jak najwięcej nabijać kilometrów, czy to jest woda, czy to są narty, ergometr, rower, wszystko, bo na igrzyskach naprawdę będzie pełna weryfikacja tej pracy. Kiedy jedziesz na igrzyska? Jakoś na początku lipca już. Czyli jakoś na początku lipca ruszamy i jesteśmy tam dwa tygodnie chyba zgrupowania i potem mamy, no to już będzie takie, tamten klimat musimy złapać, się trochę zaklimatyzować, poczuć dobrze w Tokio w tym klimacie, przede wszystkim jeżeli chodzi o pogodę, o temperaturę, o wilgotność powietrza, o wszystko, o czas. Bardzo duże upały. Tak, mówili, że tak, to jest taki czas, że tam będzie na pewno gorąco, bardzo gorąco. Czy z rodziną ktoś będzie jechał? Raczej nie, bo to jest po prostu takie przedsięwzięcie z tym wyjazdem, więc ja nawet trochę odradzałam, wolałabym, żeby jednak, nie wiem jaka będzie tam strefa czasowa, tam chyba mocno się cofamy, o 8-9 godzin chyba. Tak, cofamy się, więc to będą wyścigi w nocy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać wszystko jeszcze. Jeszcze o tym nie myślę, raczej myślę o pracy. Dobra. Jak musimy włożyć. Teraz mamy ergowiosła, ale to jest przejściowe, my robimy to z marszu. Fajne będą zawody Mistrzostw Europy w Poznaniu, bo to jest u nas, to jest w roku Igrzysk Olimpijskich, więc to jest fajne miejsce na to, żeby się pobawić wiosłami, powalczyć, pokazać jaką mamy formę, powalczyć z dziewczynami, z którymi będziemy się ścigać zaraz w torze w Tokio. Dziękuję. Kończymy, nie? Super. Dobra.